Cześć moi kochani, witam was na kolejnym odcinku ze Sneak Peeków. Wczoraj pokazano nam, że Firecracker będzie kolejną kartą z ewolucją podczas tego update'u. No i dzisiaj wyszedł dokładnie gameplay malutki, dlatego postanowiłem poczekać sobie ten jeden dzień, żeby te dwie informacje od razu wam przekazać. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już będę mógł kompletne gameplaye wam pokazywać z tego wszystkiego, co tu będzie. Zobaczymy, mam nadzieję. I pamiętajcie jeszcze o kodziku POW. Dziękuję za wspieranie. Dobra, ale przechodzimy do najważniejszego. Kolejną kartą z ewolucją oczywiście już wiadomo będzie Firecracker, bo jest to oczywiste, pokazali nam. I teraz tutaj mamy, pokazali nam jeszcze, no ja już oczywiście troszeczkę wcześniej mam tutaj, ale wy mogliście to dzisiaj zobaczyć, jest Firecracker. Tylko troszeczkę to przyciszę jednak, bo troszeczkę za głośno mogło pójść i jeszcze raz. No, zaraz to omówimy, co ja tutaj widzę na ekranie. Najpierw tutaj sobie trochę cofniemy i teraz tak, poczekajcie, niech ta Firecracker strzeli, zobaczcie. Po pierwsze, ja sobie tutaj mój rysik kochany, zobaczę, po pierwsze tutaj mamy tą naszą Firecracker i widzimy ją w nowym tutaj stroju. No i zobaczcie, poleciała ta pierwsza petarda i zrobiła tutaj jakieś pole. To pole, czyżby to było pole jakichś obrażeń? Zaraz, poczekajcie chwilkę jeszcze, puśćmy sobie dalej. Ja to wyczyszczę. Ta jedna petarda jeszcze na mniejsze się rozszczepiła. Poczekajcie. Jeszcze raz. Petarda i takie... No właśnie, ej, zobaczcie. To jest dobre. Bo poleciała petarda. Oczywiście w tym kierunku. Tu rozszczepiła się na takie większe pola. I tu mamy mniejsze okręgi. Raz, dwa, trzy, cztery... 5, chyba dobrze policzyłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, jest tych 5 okręgów. I zobaczcie, one w ogóle tutaj troszeczkę tak strzelają. Czyli to jest... No, jestem ciekawy. Ciekawa ta umiejętność może być Firecracker. Poczekajcie. W ogóle poczekajmy, policzmy, ile sekund to będzie trwało. Raz, dwa, trzy, koło 3 sekund. Około 3 sekund to trwa, no i zapowiada się ciekawie. Powstają nam tak jakby obszary, na których będzie działał ten, te fajerwerki będą działały. Coś takiego jak zimne ognie, które, no zimne ognie nie ranią nas za bardzo, ale tutaj coś takiego może być, takie fajerwerki obszarowe. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będę mógł już wam pokazać kompletne gameplaye, jak dostanę tylko w swoje rączki wszystko. I o kurde. Teraz to zauważyłem. Widzicie to? Po środku? Czy wy widzicie po środku? To jest taki podest. Ej, o co? Tego to ja nie wiedziałem. No to ja muszę chyba napisać do chłopaków, żeby się zapytać, co to jest. Zostawcie łapeczkę, komentarz i widzimy się już niebawem na kolejnych odcinkach. Cześć!